Zuzia, gratulujemy wygranej. Wygrana to jedno, jeszcze na terenie rywalki, to chyba to smakuje podwójnie, co? Tak, faktycznie na terenie rywalki to zupełnie inny smak niż u nas w naszym mieście. Ale faktycznie nie powiem, chyba bardziej bym czuła stres, presję, jeśli walczyłabym w swoim mieście, zwłaszcza, że był to dla mnie debiut na gali. Tak, myślisz, to tutaj czynnikiem, który zadecydował twoje wygrane, było to, że młoda dziewczyna, również rówieśniczka, można powiedzieć, jak usłyszała to wsparcie z widowni, bo na pewno też je słyszałaś, mogło się coś w głowie zadziać, niekoniecznie dobrego? Myślę, że tak, zwłaszcza dla młodych osób, myślę, że jednak ten doping, kiedy gdzieś tam mają z tyłu głowy, że no tu ją ktoś obalił, mogło coś zadziać, ale to jednak jest wsparcie najbliższych. To są ludzie jednak, którzy w nas wierzą, więc wydaje mi się, że ten początek, środek trzeciej rundy dał o tym znać, że dostała wsparcie, poczuła to i faktycznie gdzieś poszło też niektóre punkty na jej korzyść. Tak, próbowała mnie obalić gdzieś, na szczęście wyszłam z tej sytuacji, ale faktycznie myślę, że to jej dało dużego kopa. No właśnie, jak już jesteśmy tutaj w samej walce, decydującym tu chyba czynnikiem o zwycięstwie było to, że w parterze jakby miałaś więcej tej siły po prostu fizycznej i górowałaś nad rywalką fizycznie, zgodzisz się? Tak, myślę, że po prostu każdy chce wykorzystywać swoje aspekty, te dobre, tak? Ja wiem, że moja siła i gdzieś w parterze mam dobrą kontrolę, więc to wykorzystuję, no. Każdy chce, wiadomo, żeby walka była na jego korzyść, więc walczy, pokazuje jak najwięcej swoich dobrych stron. To twój pierwszy wywiad? Tak. A więc mogę zapytać o to i nie będzie tutaj w komentarzu żadnego tutaj dogryzania. Co cię skłoniło do tego, żeby pchać się, no można powiedzieć, w męski sport, do MMA, twardy męski sport? Co młoda dziewczyna robi w klatce? Faktycznie nie był to mój pierwszy wybór sportu od dzieciństwa. Kiedyś jeździłam konno, więc to zupełnie inny, z innej beczki. Ale gdzieś po znajomych ten zaczął trenować faktycznie sami faceci. Ale ja zawsze lubiłam odmienność. Nigdy nie szłam za tym, co wszyscy. Chłopaki w szkole rozumiem, że już przestali dawno, dawno dokuczać. Oj tak, raczej nawet jak mają coś powiedzieć, to tego nie mówią. Ze względu na to, że trenujesz oczywiście. Oczywiście, że tak. Jest szacunek na korytarzu, jest szacunek, jest wygrana. To co, Zuzia, powodzenia. Rok się dopiero zaczyna, ten rok zaczynasz w najlepszy możliwy sposób. Tak, zaczęłam w najlepszy możliwy sposób, bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że kolejne miesiące będą tak samo owocne, a może nawet i lepiej. Tego ci życzę, dziękuję bardzo, powodzenia. Dziękuję bardzo.